Jeśli jest taka podłużna i jasna, to jest zagraniczna, hiszpańska najczęściej, albo włoska. Bo jest jeszcze jest spod folii, ale to jest taka, jest jak myta wyglądać, taka jest czysta, no. Jest honej, jest El Santa, jest marmolada, kama, ale kama to już jest stara odmiana, Azja. To są wszystko polskie odmiany? Wszystko polskie odmiany. A jak rozpoznać te polskie od tych zagranicznych? Ciężka sprawa. Ciężka, po wyglądzie, po smaku. Tak jak tutaj widać, truskawka jest gruntowa, bo jest w piachu, to jest gruntowa. Jak jest taka bardziej mokra, to znaczy, że jest schłodni. Wiadomo, że jak importowana, to będzie brzydsza. Wiadomo, że będzie schłodnia albo z czegoś przewożona, na pewno w chłodnym pomieszczeniu. A które są słodkie? Jak rozpoznać te słodkie truskawki? No to trzeba już smakować. Jeden klient mówi, że jest słodsza, drugi klient mówi, że jest kwaśna. No to jest, każdy ma swój smak. Spróbować to sama pani oceni. Czyli pani klienci mogą próbować i mogą dopiero kupować? Próbować mogą, bez problemu, proszę bardzo. Jest wysyp truskawki, jest, na razie jest tanio. Tak powiem, w ten sposób. A w następnym tygodniu już końcówka jest truskawki i będzie dużo droższa. Inne odmiany będą, ale dużo droższa będzie.